A w faktach, jak nie dać się rowerowym złodziejom? Co roku tylko we Wrocławiu ginie ponad 1000 jednośladów, najwięcej właśnie teraz latem. Rowerzyści przypinają, zabezpieczają, ale jak za chwilę udowodni nasza reporterka, zabezpieczenia muszą być odpowiednie, inaczej rower zniknie w kilka sekund. Relacja Sylwii Gazdy. Coraz więcej osób zamienia samochód bądź komunikację miejską na rower. Przybywa rowerów, przybywa też złodziei. Tylko w ciągu pierwszych kilku miesięcy tego roku, a więc jeszcze przed sezonem, wrocławscy policjanci odnotowali około 250 przypadków kradzieży rowerów. Panu Markowi z Wrocławia złodzieje ukradli już dwa rowery. Wkurzające jest, na pewno, że wkurzające. Człowiek rano wychodzi, nie ma roweru. Pan Marek, chcąc uniknąć kradzieży kolejnego roweru, zawsze ma ze sobą dwa grube łańcuchy. Mogę pokazać. Jedna kłódka. Przepraszam. O, to już chyba będzie troszeczkę kłopotu miał złodziej. Przeprowadzamy eksperyment. Pan Marek przypina rower do stojaka i oddala się na kilka minut. Działacze wrocławskiej inicjatywy rowerowej w kilka chwil przecinają gruby łańcuch. Tego typu zapięcie rowerowe, nawet jeżeli jest to łańcuch rowerowy, ale zwykły, nie jest skutecznym zapięciem rowerowym i możemy go po prostu przeciąć zwykłym przecinakiem, który kupimy w supermarkecie. Do właściwego zabezpieczenia potrzeba certyfikowanych łańcuchów z hartowanej stali lub tak zwanych uloków. Takie zapięcia kosztują ponad 100 zł. Rower trzeba przypiąć jednocześnie i za ramę, i za koło. W większości zgłoszeń kradzieży, jak rozmawiamy z osobami pokrzywdzonymi, to się okazuje, że faktycznie osoba się przyznaje, że zostawiła ten rower gdzieś na moment i go nie zapięła. Wrocławska policja odnotowuje blisko 1000 kradzieży rowerów w ciągu roku. Ginie ich znacznie więcej, ale wiele osób nie zgłasza tego faktu, a to błąd. Być może ten rower właśnie znajduje się w którejś z jednostek policji, tylko skąd policjanci mają wiedzieć, do kogo ten rower należy, żeby ten rower mógł oddać. Policja zachęca też do znakowania rowerów. Na ramę przyklejany jest numer identyfikacyjny, który trafia do policyjnej bazy. W ten sposób rower staje się mniej atrakcyjny dla złodziei, a w przypadku kradzieży i odnalezienia roweru łatwiej też odnaleźć właściciela. Program ten już od ponad 7 lat funkcjonuje na terenie miasta Wrocławia. Jest on całkowicie darmowy, czyli oznakowanie roweru nic nie kosztuje. Do tej pory we Wrocławiu oznakowano 5 tysięcy rowerów. Zrobił to m.in. Ryszard Olbert. Jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby mi ktoś ukradł roweru, no ale pomimo, że mam zapięcie takie liche, ale być może ten rower nie jest w takim zainteresowaniu. A może ta naklejka odstrasza? Może naklejka. Rowery można oznakować w każdym komisariacie policji we Wrocławiu. Fakty, Sylwia Gazda.